Mini festiwal też pojawił się, znaczy może powiem tak, w poprzednich edycjach właśnie w każdej pojawiały się spektakle dla dzieci. Ale w takiej bardzo minimalnej części. Natomiast my tak sobie pomyśleliśmy w ubiegłym roku już podczas jubileuszu, żeby wyodrębnić, jakby spośród tych dni festiwalowych dla dorosłych kilka dni i poświęcić im dzieciom, ale nie tylko. Bo pomysł jest taki, że na przykład gramy spektakle przedpołudniowe dla grup zorganizowanych, z przedszkoli, ze szkół, a po południu zapraszamy również dorosłych ze swoimi pociechami. To, jest, to się sprawdziło w ubiegłym roku bardzo nawet bym powiedział się sprawdziło. Mieliśmy pełne sale również wieczorami czy popołudniami. I były głosy, żeby to powtórzyć. No to powtórzyliśmy. I w tym roku nawet wydłużyliśmy o jeden dzień, ten mini festiwal, bo tak to nazwaliśmy, to już będzie drugi mini festiwal teatralny. Od 12 do 15 do 16, bo 16 jeszcze mamy też spektakl, o którym zaraz powiem. Będą teatry z, z Rabki, teatr Rabcio. Teatr Groteska z Krakowa, Teatr Banialuka z Bielska Białej, nasze Cudoki Szuroki, Grupa Teatralna z Miejskiego Ośrodka Kultury. I będą rzeczywiście w czwartek, piątek spektakle przedpołudniowe i popołudniowe. W sobotę gramy po południu dwa spektakle, calineczki Teatru Banialuka. W niedzielę gramy przedpołudniem nasz spektakl, czyli Dziadka do Orzechów. A w poniedziałek, i to jest kolejny nowum, gramy przed południem spektakl w, przygotowany przez Fundację Teatru Kwadrat z Warszawy w reżyserii Macieja Kujawskiego, naszego przyjaciela też, bo z nami realizował kilka spektakli, aktora Teatru Kwadrat. Spektakl przygotowany na podstawie wierszy Juliana Tuwima, Słoń, Trąba i kredki, tak to się nazywa. I to jest też rodzaj takiej interakcyjnej zabawy z najmłodszymi. Czyli. Maciek nie tylko mówi, śpiewa przy akompaniamencie gitary i tuby, dużego instrumentu, czyli tromby. Ale też prywatnie jego syn, a zawodowo scenograf, plastyk, artysta plastyk, Tomek Kujawski na żywo rysuje. Ilustracje do tych wierszy. Jest to taka zabawa z dziećmi. Popołudniowy zaś spektakl będzie grany równolegle ze spektaklem dla dorosłych. Czyli chcemy wprowadzić taką formę zaproszenia dorosłych i dzieci do teatru. Czyli dorośli idą na spektakl dla dorosłych, dzieci w tym czasie oglądają spektakl w sali kameralnej im przeznaczony. No i potem po spektaklach się schodzą i idą do domu, wracają do domu. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jak się sprawdzi, to, to może w już w niedalekiej przyszłości będziemy też podobne zabiegi stosować, już nawet przy okazji naszych tutaj miejskich realizacji. Zobaczymy. Więc dzieci w tym roku i ich opiekunowie myślę, że będą mieli też fajną. Wspaniałą frajdę z oglądania tych spektakli, tym bardziej, że są bardzo różne spektakle, bo na przykład Teatr Rapcio przyjeżdża z klasycznym teatrem lalkowym, ale też i, i żywym planem z Tomciem paluszkiem. Teatr groteska z Krakowa pokaże musical, żywego planu, ale też masek dla nieco starszej widowni, takiej już mniej więcej od lat 10. Calineczka to, jest, to są Piękne formy teatralne, plastyczne na scenie, też żywy aktor i wielkie konstrukcje, które się zmieniają cały czas na tej scenie. No, nasz dziadek do orzechów no, to jest spektakl, też głównie przez dzieci wykonywany i przez młodzież. Aktorsko, ale też i pojawiają się lalki. A jeżeli chodzi o Maćka Kujawskiego i, i właśnie tego tu Wima, no to jest to już, tak jak powiedziałem wcześniej, taka rodzaj rozmowy, zabawy z dziećmi interaktywnej.